Jak tam Australia, Arnold? Ani drgnij, to tajpan pustynny. Hej, durniu, to najbardziej jadowity wąż na świecie. Jad tajpana jest 180 razy gorszy niż jad kobry. Malutka kropelka jest w stanie zabić 1000 szczurów, a jego 44 mg, czyli równowartość jednego ukąszenia, zabije ponad 100 Arnoldów. Nie ma sensu uciekać. Tajpan, w przeciwieństwie do innych węży, nie ucieka po pierwszym ukąszeniu, a kontynuuje serię super szybkich, bardzo dokładnych ataków, by wykończyć ofiarę. Te 13-milimetrowe zęby właśnie wstrzyknęły do twojej krwi silne hemotoksyny, które zapobiegają jej krzepnięciu. Przez to będziesz krwawić wewnętrznie. Stracisz kontrolę nad ciałem, obubną ci kończyny, ledwo będziesz mógł oddychać, a wkrótce rozpoczną się drgawki. A, spokojnie, Arnold. To nie krew, to mocz. Twoje włókna mięśniowe dosłownie rozpuszczą się i wyjdą nerkami. Przez to twój mocz będzie czerwony. Jeśli w ciągu pół godziny nie weźmiesz odtrutki przez następne 8 godzin, czyli pozostałość twojego marnego życia, doświadczysz piekielnego bólu i będziesz błagał o szybką śmierć. Pierwsza faza symulacji zakończona. Ostatni oddech. Świetnie, właśnie wciągnąłeś 2,5 grama rtęci. Tyle samo znajdziesz w dwóch termometrach, gdy zaciągniesz się ich odparowaną rtęcią, tak jak teraz. Lub gdy wypełnisz mały pokój termometrami i dokładnie je zdeptasz. Zaciągnięcie się tą samą dawką rtęci to koszt około 1 godziny i 250 tysięcy termometrów. I życia. To też rtęć, ty głupku. Po wypiciu jednej szklanki rtęci najgorsze, co ci grozi, to niestrawność i biegunka. Lecz jeśli rtęć jest drobno rozdrobniona, umrzesz w bólu. Po spożyciu drobnych kropelek wytworzą one niebezpieczne, rozpuszczalne sole. Temperatura twojego ciała wzrośnie do 40 stopni Celsjusza. Zaczniesz się trząść, a klatka piersiowa i brzuch zaczną pękać ci z bólu. Nie zapomnij też o połączeniu ekstremalnego ślinienia, wymiotów i biegunki. Jeśli natychmiast nie wypłuczemy ci żołądka, umrzesz po 10 do 30 potwornie bolesnych dniach. Druga faza symulacji. Złapaliśmy jakoś wirusa. Ani drgnij, Arnold! Ani drgnij. Ups. Podnieś kciuka, jeśli spodobał ci się filmik, wyślij go znajomym i zasubskrybuj kanał. Nie przegap więcej ekscytujących eksperymentów z naszym kumplem Arnoldem.